Alemo, z tej strony matiszxcs, witam was w Growing Up Demo. Gra polskich twórców, akurat po angielsku, bo to demo. Premierę mamy mieć w następnym roku i gra się naprawdę bardzo dobrze zapowiada. To są moje klimaty, takie rozwijania postaci i mniej więcej o to chodzi w tej grze. Że się rodzimy i rozwijamy siebie. No ale bardziej to zrozumiecie, jak przejdziemy do gry. Oczywiście jego początek widziałem, ale już mi się spodobała ta giereczka. Więc to jest druga giereczka z tych w ogóle demek, które chcę wam pokazać. Jeszcze będzie trzecia. Ale trzecią no to dostaniecie później. No. Ale no naprawdę jest fajna, więc zasubskrybujcie, zalajkujcie i napiszcie coś tam w komentarzu, jeżeli wam się podoba. A i przejdźmy już do tej giereczki. No i tak, gra się toczy do 6 roku życia. I chyba tam możemy spotkać tylko jednego znajomego ze wszystkich. Coś takiego, no. Ale dobra. Cześć. No, nie będziemy zbytnio jak coś tłumaczyć, no. Witaj w życiu. Jesteśmy takim embrionem, można to nazwać. Dobra, ale się nie będziemy do końca skupiać na tym. No, więc tak, nie będziemy się do końca skupiać na fabule, bo to jest demo. Głównie chodzi o ten rozwój postaci, no. A rodziców, no niech nie będą, że nas zaskoczą. No i tam, ale super, pięknie. Nauka, jaka nasza płeć. Jak się zastanawiam nad płcią, czy to ma być losowa, czy sami wybierzemy, ale że to jest demo, to weźmiemy losową. Niech to los zadecyduje. No, czyli tam to będzie z jakimś sekretem. Hej, patrz. No i list od naszych rodziców. Cześć dziecko. Niech nasi rodzice będą twardzi, no. Czyli tacy wyrozumiali. Nie wiem jak to bardziej wam przetłumaczyć. Sam nie jestem z angielskiego dobry, no. Wystarczy, że wam tłumaczę ten w Crusaderze. A my chcemy być... O... Niech będzie, że smart. No, w Crusaderze wam przecież tłumaczę nazwy achievementów, jak tam się nazywają. Kurde, długo to idzie te napisy. No halo, dobra. Co? Zrozumienie, opiekuńczość. Niech nas zrozumieją. Może nie wiem, kto pisze listy do swoich dzieci, którzy są embrionami dopiero, no. To przedłużają nam rozgrywkę. Ale by to było. Myten. I nazywamy się, a tu w końcu jaką mamy płeć? Chyba... Kurde. Jesteśmy tu w lewym dolnym rogu. Ale nie gość, że dzieci wszystkie są poboczne. Chyba jesteśmy facetem. Tak? Nie wiem. Nazwiemy się Matę, no. Chyba jesteśmy facetem. Jak mogę, na serio sobie wybiorę płeć, jeżeli będzie pełna wersja i spodoba wam się ten odcineczek i będziecie mówić halo, pełną wersję nagrywaj, to kupię pełną wersję, jak już wyjdzie na premierę i wtedy wybierzemy jednak faceta, bo to będzie łatwiejsze. Dobra, ale w grze chodzi o to, że mamy tutaj właśnie punkty nauki. Na początku musimy nauczyć się raczkować, to nie pełzać, jak zwał, tak zwał. No i super, nauczyliśmy się skina. I mamy tu nasz plan dnia. I wybieramy sobie, co robimy w danym dniu. I musimy osiągnąć 100 punktów robienia tego. I różne skille dają różną ilość. I jak osiągniemy te 100, to wtedy mamy tego skilla. No, nie wiem jak to prościej powiedzieć, no. No patrzcie. Udało nam się przytulić króliczka. I dostaliśmy 33 punkty. Znowu przytuliśmy króliczka, mamy 67. No i za nauczenie się jakiegoś skilla dostajemy też punkt nauki. Mamy 100 na 100. A i gra się toczy tak mniej więcej jako tury. O! Mamy mamę i tatę. I mówi, patrzcie jak ładnie chodzę. Albo może tak nie powiedziało, bo tak sobie to trochę z głowy przeczytałem, nie wiem, ale... Zrolujemy się. No. I dostaliśmy nowe umiejętności, które możemy się uczyć, czyli chodzenie i rozmowa. No. I już przestanie... Dupę tru... Nie, dobra. No i zaraz tutaj. I mapa umysłu jest. I pamiętajcie, żeby zawsze wszystkie punkty wydać. No a, no i tak, mamy inteligencję, empatię, siłę fizyczną, no fizyczną, memory, czyli pamięć, imagination to jest kreatywność, tak? Tak to można nazwać? Tak, no, wyobraźnia, o. Może lepsze słowo. No. I teraz będziemy właśnie podążać ścieżkami. Mamy 80 punktów nauki, czyli za mało, do żadnego skilla. Ale że my... Ja myślę, że my chcemy pójść w inteligencję. No i tak nie dokończyłem, że każdy rok to mniej więcej... Rok życia to jest mniej więcej tura, czasem dwie. I będziemy mieli też egzaminy w szkole, które będziemy musieli zdawać. Więc warto jednak się dobrze rozwijać naszą postać. Ja myślę, że na pewno na początku będziemy rozwijać ten umysł. Więc umysł... Dobra, i trochę siły fizycznej. Bądź co bądź trzeba umieć się chodzić. I więcej umysłu. Jeszcze więcej. Bądź co bądź, no nie możemy tylko myśleć, też trzeba chodzić. A, no i im więcej punktów mamy... Tym tańsze to jest też. No, tego nie wytłumaczę. Jeszcze pomysł. No i elegancko, no. I pamiętajcie, żeby zawsze wydać wszystkie punkty. Potem będzie te drzewko umysłu bardziej rozwijane. No i my teraz bierzemy, że chcemy się nauczyć chodzenia. I to potem nam drogę do nowych skilli. I kolejnym skillem weźmiemy... Krzyczenie, atencję tak zwaną, no. I możemy chodzenie też zacząć rozwijać. Myślę, że chodzenie to jest jednak dobra cecha. Więc weźmy to chodzenie. I po chodzeniu rozwijemy... Spinaczkę. Tak, będziemy takim umieśnionym tym naukowcem. Dobra, ale głównie... No właśnie to jest problem, nie wiem ile razy, bo niektóre skille trzeba 2 razy dziennie powtórzyć, a niektóre 3. Nie wiem, ale ten dzień... Kurde, no trochę się boję, że nie trzeba aż 3. Ale o już, i tak gra nie daje nam cofnąć. No nie, no tylko 2 było trzeba, dobra. Ale zwyzywaliśmy. Powiedzieliśmy, że to jabłko, super. No i 3. raz, no zawsze jakieś tam dodatkowe punkty i tak dostajemy. No ale nowego skilla nie wymyśliliśmy. Dobra, no tam powiedzmy, że biegamy sobie, no. Ojciec zadowolony, mama po twarzy jest niezadowolona. Dobra, i mamy nowe skille. Na początku idziemy do mapy umysłu. Słabo trochę. I teraz możemy zebrać za darmo punkt nauki sobie tak o. 10 punktów nauki to jest dużo. Ja sobie zbiorę, ale też wezmę trochę nauki. Empatii, kreatywności, nie wiem, nie widzę sensu. Ale siły sobie trochę weźmiemy, bo chcemy się nauczyć tego wspinaczki. Co my tam się uczymy? Kurde, sama wspinaczka. O, jest inteligencja. Tu jest jeszcze inteligencja. I tak, kupimy sobie krzyczenie na ludzi i otwieranie... Czy otwieranie słoika to jest umysł, a nie bardziej siła? Nie wiem, ale no to weźmy. No i na to mnie nas nie stać. I zaplanujmy sobie dzień. Czyli pokrzyczmy na ludzi i zacznijmy uczyć się chodzić. Tym razem nie popełnimy błędu. O, widzicie, ja tylko raz trzeba. Ale czy tam talerz rozbił? Dobra. No ale już chodzenie mamy w połowie, więc jest dobrze. No bo tutaj sobie popłaczmy. Łe. Przyszli. O nie, chyba obaj są oburzeni. Dobra, ale mamy otwieranie słoika. Dobra, i mamy już 2 latka. Pamiętaliśmy matę. Czyli mi się dobrze napisałem, czy ja nie chciałem bardziej napisać mat. No. Dobra, o, i teraz mamy te duże rzeczy. I te duże rzeczy nam od razu zwiększają też normalny przychód. Bo mamy co turę, mamy przychód też punktów. I to dużo daje też. No i drogie jest. No i zawsze warto to zbierać. Najgorzej jest, że nie ma... Najgorzej jest, że nie ma żadnego, co byśmy chcieli. Nie wiem, ale rozwińmy sobie. W tej pamięci. Czy tam... czy jest sens w ogóle to rozwijać? Weźmy punkty nauki. Niech dadzą trochę inteligencji, tam już nie pójdziemy. Weźmy chociaż trochę tych punktów i tej... A już koniec. Dobra, trump. Dobra, ale otwieranie słoika przynajmniej wynajdziemy. I nauczmy się otwierać słoiczka. I nauczmy się chodzić w końcu. Bo umiemy otworzyć słoika, a nie chodzić? O kurde, słoik jest potrójny. Szkoda, że nigdzie nie piszę jakoś tak wyraźnie, albo jestem ślepy. Napiszcie jak coś w komentarzach też tak dodatkowo. Gdzieś piszę, ile razy trzeba do niego skilla się uczyć. Dobra, ale przynajmniej nauczyliśmy się chodzić. No bo no, tam sobie coś tam idziemy, ło. Cały czas zawodzimy rodziców, niedobrze. No ale jesteśmy w ogóle z Gryffindoru, tak? To oni mieli ten kolor. Nie pamiętam. Dobra, dalej mamy 2 latka. Dobra, weźmy sobie tą pamięć trochę, rozwinijmy. Może nawet więcej. Pamięć może będzie spoko do inteligencji czy coś. Rozwinijmy tą naszą inteligencję. Weźmy jakieś punkty nauczki. Jak to mówi... Księżniczka z rozczarowanych. Nauczka. I punkty jeszcze nauczki. Weź pokażmy, bo niech pokażę nam te skilla. No to już kończujemy. A tego skilla trzeba wynaleźć. No, niestety, ale trzeba go wynaleźć. I potem pójdziemy w pamięć. Szukanie zgubionej zabawki. Dobra. Czyli tutaj raz i tu 2 razy. Dobra. No i... zjedzony. Masło orzechowe, no. Po amerykańsku bardziej. U nas po polsku to dżemor. Dobra, się waliliśmy, ale... No. I gitarka. Nie wiem, lubię takie giereczki, gdzie coś się rozwija, dostaje się punkty, coraz lepiej. O, już mamy 3 latka. No przedszkole nas wyrzucili. Co za... No, jesteśmy już w przedszkolu. Teraz musimy dbać o nasze samopoczucie, no... Mental health, czyli spokój umysłu. No i to nam da +1. I będziemy rozwijać zabawę. Mamy teraz energię. I super, nie uda mi się ułożyć. To chyba 10 razy można. Jeżeli daje 14... Nie, 10. Mniej tam 6, 7, coś takiego. Dobra, ale inteligencję daje, to jest najważniejsze. I muzyka w tej grze jest super. Mam nadzieję, że mi nie dostanę copyrightów. Za to, że jest ta muzyka, bo w menu jest super muzyka i w ogóle. Słuchajcie te dzieci. Jak odbierałem młodszą siostrę w przedszkole, to też tak samo głośno jest. A z podstawówki jak odbierałem też młodszą siostrę, tylko nie aż tak młodą, to też tak głośno jest. Nie wiem czy dobrze, to jak byliśmy dzieckiem, że kupiłem spinaczkę. A nie, dobrze, bo odkryliśmy całą, ale... lepszych rzeczy odkryliśmy. No i teraz jest dużo więcej rzeczy do odkrywania. A jest, mapa umysłu, dobra. Mamy jeszcze 10 tego. Energii. Ja myślę, że pójdziemy, bo to jest inteligencja, a jak wymasterujemy układanie, to dostaniemy jeszcze więcej punktów, +10 dodatkowe. Dobra. Brain. Rozwiniemy sobie inteligencję. I chyba w pamięć też pójdziemy, bo pamięć też mamy ładnie rozwiniętą. Jeszcze trochę inteligencji. Ej, tu jest wielka inteligencja, ja jestem ślepy. Daj mi trochę tej pamięci. Weźmy tam punkty nauczki. No i weźmy tej Imagination. O, tej darmowe punktasy, tak, teraz można znaleźć darmowe punktasy. Akurat kiedy znaleźliśmy inteligencję i punkty nauczki. O. I rozwiniemy sobie cyferki do 10. I się zastanawiam, czy też nie wziąć sobie... Weźmiemy literki. No. Dobra. Go do home. I w domu możemy oglądać kreskówki, sam rozwija naszą pamięć. Dobra. Ale my teraz robimy rzeczy z życia. No i teraz nauka nam odejmuje rzeczy. No to szkoda, powinna nas się cieszyć. No. Dzisiaj będziemy mieli dzień liter. Chociaż nie wiem, czy to aż tyle trzeba. Więc zróbmy może pół na pół. Dzień liter i cyfer. O, dobrze, że zrobiłem pół na pół. Dobra, 10, 10. Literki A, B, cadło i z pieca spadło. No i ale umiemy już pisać. Znaczy pisać. Literki znamy. Już teraz mamy pisanie i odliczanie. No i egzamin za 2 tury mamy. Jesteśmy w połowie do niego nauczeni, to słabo. Oj, możemy wejść do domu, ale mamy też plac zabaw, który nas uczy empatii. Ale my płyniemy na placu zabaw. No. My idziemy, no, trochę smutni jesteśmy, dlatego my układamy sobie puzzle. Dobra, trochę kiepsko i układamy więcej puzli. Dobra, niedługo uda nam się zmasterować te puzzle. W ogóle szkoda, że stopera nie włączyłem. Dobra, odcinek ma 20 minut, to... A mamy 3 latka. Dobra, dokończymy ten dzień i zrobimy jeszcze drugi odcinek z tego. Mam nadzieję, że wam się spodoba, zostawicie lajki i obejrzycie na pewno też ten drugi. Dobra, a my na pewno nauczymy... A nie, czekaj, po co się uczyć? Jak jeszcze mamy umiejętność mocy umysłu. 2 inteligencje. Dobra, to idziemy tak, z pamięciówy. Weźmy trochę tego ciała. Z kreatywności przeskoczymy do inteligencji. Jeszcze więcej inteligencji. Weźmy inteligencję. Trochę tej pamięciowej też trzeba zwiększyć, bo będziesz słabo. Dobra. Wynajdziemy. Musimy pamięciówę mocno rozwinąć. Dlatego, że pamięciowa jest u nas słabo. I drogi jest skill. Niestety. Dobra, pójdźmy sobie do domu. I tutaj coś tam. Kreskówki. No, bla bla bla. Dobra. Bajek nie oglądamy, bo my jesteśmy... Nie musimy, no, chociaż fajnie było obejrzeć, tak naprawdę. A literki już mamy, no tak, dobra, to 2 razy na cyferki idziemy. I dzisiaj dzień odpoczynku zrobimy, bo nie wynaleźliśmy nowego skilla. Niestety. Więc chyba będziemy te puzzle układać sobie po prostu 2 razy. I tyle. Chociaż to nam trochę pamięci zwiększy. Chociaż to tylko daje 2 tego i -1 tego. Trochę bez sensu. No, poukładamy sobie te... Kurde, to jest potrójny. Takie właśnie to życie te. No dobra, piszemy 1, 2, 3. Jeszcze sobie puzzle. I co? Puzzle mastering? Nie, jeszcze raz albo 2 i będzie puzzle mastering. O, już wiemy co będzie mniej, a co więcej. Drogie to, no niestety. Chyba dzisiaj kreskówki pooglądamy, wiecie? Chociaż już tak mi nam niewiele zostało. Ale pamięci mamy mało, a egzamin już za turę. A fajnie było jeszcze się nauczyć pisać na egzamin. No więc dzisiaj dzień kreskówek. O, można resetować mapę umysłu. I mamy... O kurde. Mamy dwie T i dwie T. O. Jeszcze tylko tą inteligencję. Jest! Nie! Brakuje nam jednego punktu. No. Trochę dupa. Ej, czekajcie, patrzcie. O, ale nam się... Ej, no. To jest... To proge... Ej, tu jeszcze dodatkowe. Progamer. Dobra, ale tak. Nauka. To jest, będzie drogie, a musimy te dwie rzeczy naraz kupić. Dobra, weźmy inteligencję trochę, zbijmy. O, bo zrobimy tak. Dobra, go the home. Dobra, my słuchajmy rodziców. O nie, halo, fajnie. No. Dobra, zagrajmy w tą Gigant Game. No i dzisiaj co? Oglądamy sobie. I zasnęliśmy. Ale nauczyliśmy się oglądać kreskówki. No fajnie. Kreskówki w ogóle tam z telewizora na nas krzyczały. To jest większa, co mniejsze. I nie stać nas. Na egzaminie jesteśmy uczeni na 62, to trochę słabo. Czyli może nieoptymalnie się rozwijam. Nie wiem. O ma. Tego się do końca nie nauczyliśmy. Trzeba na pewno dokończyć naukę. W to dwa razy zainwestować i w to raz. Tak myślę. Dobra, spróbujmy. Dobra, umiemy już cyferki nam napisać. 1, 2, 3. Nie wiemy, co jest większe, więc zjemy. O, to 4 razy trzeba się nauczyć. Ty, ja myślę, że z każdym skillem coraz dalej w drzewku, to nam daje, że coraz więcej trzeba, wiecie? To tutaj jest ten minus ukryty. Dobra, ale wymasterowaliśmy sobie układanie puzli przynajmniej. Podstawowe operacje. Ej, a ja nie mówiłem wam, że... A nie, mamy jeszcze... Dobra, 4 minuty, bo ja mówiłem, że ostatni dzień i kończymy. Ale zaraz akurat mamy 4 latka. I nagrywam wam to w 30 fps na 60. Dobra. No niestety, no Biblet Hum się mówi. Chciałem 60 dla was. Empatię to mówimy, że nie. Naukę to też nie. Kreskówki sobie pooglądamy. Elo, idziemy. O, ho, ho. Dobra, inteligencja, umysł. O, daj mi tu trochę imagination, elegancko. Dobra. I teraz tak. Mamy 20 punktów. Fajnie by było trochę zwiększyć tego. Ale może też dodamy sobie po 10 punktów. Ile musimy mieć? 130 około. Już teraz na pewno nie będziemy mieli. Zbijmy sobie trochę tej inteligencji i tego. Myślę, że te imagination, te wielkie, kiedy wcześniej zbieraliśmy, to bez sensu. To zbierałem. Dobra, domek. W domu walimy kreskówki. Są złe nas kreskówki, że zasypiamy przed nimi. No ale jeszcze tak trochę razy i zmasterujemy. Podstawowej nauki nie możemy. Słabo. No nic, ale nauczymy się pisać. Oj, przepraszam za telefon. Już wyciszam. Powinienem wyciszyć, czasem go zapominam. Do egzaminu jesteśmy no to nawet nieźle nauczeni. Ej, to teraz już egzamin jest. Kurde. Dobra, to trochę dupa. Dobra, spróbujemy. No. I egzamin. Trzeba wbić punkty i na razie mamy F, potem D. Z tego co zrozumiałem idziemy dalej. Mamy 15 tur. I zbijamy jak najwięcej oczywiście baloników, jak to z gier telefonowych. Na przykład znane. Nie wiem, pewnie znając życie gra na pewno też widziałem telefony. Tak podejrzewam, jak to nie jest już zupełnie zapowiedziane. No i tu wkładamy i tu mamy punkty, co nie? Mamy 3 tutaj kategorie. Empatię, pamięć i umysł. W siłę fizyczną jak nie inwestowaliśmy. Inwestowaliśmy w pamięć i umysł. W empatię tak w ogóle nic. Dobra. Dobra. Czekajcie, bo mikrofon trochę przeszkadza. O ciupinkę go obniżę. Chyba szczek mi całego monitora nie zasłaniał. Chyba najwięcej będzie. Tu i tu jest tyle samo serduszek. Ale bardziej optymalne będzie rozwalenie tych górnych. Bo tu się połączy nam nauka. I teraz rozwalimy tą naukę. Teraz rozwalimy te serduszka. Teraz mamy pamięć. I tak, 12 punktów weźmiemy za pamięć na pewno. To akurat nam tur nie rusza, tylko tutaj zbijanie nam rusza. Tu mamy 12 punktów, więc też weźmiemy. 12 za 12 nauki. Zbijemy te serduszka. Kurde, tutaj źle. Myślałem, że to się ładnie połączy. Weźmiemy sobie tą naukę. Weźmiemy te serduszka. Weźmiemy tą naukę. Tą pamięć. Te serduszka. Dobra, weźmiemy te serduszka. Tutaj mamy tą naukę. Dobra, i zaczniemy coś wypełniać. Tak, 12 nauki za 12 punktów. 7 empatii, 5 tego za 12 bierzemy. Jakąś dziesiątkę. Mamy dużo empatii, więc zmieszajmy ją z nauką. Także zmieszajmy... A tu nie mamy empatii, halo. A tu jest 12 punktów, to bierzemy. 12 za empatię. 5 empatii tego to daje nam 10, a bo to tak spada do góry, z tego co zrozumiałem. 12 punktów za 7 i 5 to bierzemy. Mamy jeszcze 3 ruchy jak coś. Już mamy C. Jeszcze trochę i będziemy mieli B. C to jest H3, tak? W tym amerykańskim podziale. Dobra, ja myślę, że jeszcze trochę pozbierajmy nauki. Mamy 3 jeszcze różki. Tak, na pewno pamięci nam trochę brakuje, więc weźmy tej pamięci. Bo możemy tutaj mieć 10 i tu. Wydajmy trochę tej empatii, tak myślę. O, 20 punktów, 5, 10, 15, czyli empatię. Dobra, to tak, zbieramy serduszka. 20 punktów, 10 nauczki. Nauczki mamy tu mnóstwo. No i niestety jak egzamin nam się skończył. Już mamy A. Teraz możemy walnąć na dodatkowe punkty. Ale to już wątpię, nie walniemy chyba 20. No niestety, skończyły nam się. Ale myślę, że bardzo dobrze zrobiłem ten egzamin. Mamy ocenę A. I jeszcze tego. No i tam prawie byśmy mieli dodatkową naukę, ale i tak ocena A. Bóg giereczka, elo. Dobra, i teraz dostaliśmy zadowolenie, no bo halo A, 162 punkty, 50 nauki, to się na pewno przyda. I teraz nas rzucają do podstawówki, tak? Czy to jest... Czekaj, najpierw był żłobek, a teraz jesteśmy w przedszkolu. A, na początku byliśmy w żłobku. Teraz jesteśmy w przedszkolu. Ale no przedszkole to ja wam pokażę. Już coś tak naprawdę rok nam został. No, zrobimy oddzielny odcinek z przedszkola. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli akurat to będzie zbyt zbyt krótki rozdział z tym przedszkolem, no to wtedy wam wrzucę odcineczek drugi, a jeżeli nie, to wtedy to połączę i wytnę to i tylko wam to powiem. No. Więc co, zachęcam też do samemu sprawdzenia na Steamie, sobie ściągnijcie demo. Naprawdę fajna giereczka, zagrajcie. Każdy może inaczej swoją postać poprowadzić, więc no. Zabawy, a zabawy jest. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Napiszcie w komentarzach właśnie, czy chcecie pełną wersję obejrzeć i tak dalej, jak to wam się podoba, bla bla bla, dobra. Elemo, z tej strony był matiszxcs, jeszcze Discord i Instagram. Elo!